profecje. Wierzysz w nie? 27 czerwca 2016 roku. 7 rano. W Watykanie odbywała się konferencja prasowa. Arcybiskup Georg Genswein, obecny prefekt Domu Papieskiego i osobisty sekretarz byłego papieża Benedykta XVI, wtedy został zapytany przez zuchwałego dziennikarza obecnego na konferencji. Pytanie sprawiło, że wszyscy obecni zamilkli, a sala nabrała napiętego tonu. Prawda jest taka, że wszyscy szukali, choć w dyskretny sposób, tej samej odpowiedzi, ale nikt nie był na tyle śmiały, by zapytać o temat, który zazwyczaj jest unikany w korytarzach watykańskich kościołów. Czy papież Franciszek naprawdę może być papieżem czasów ostatecznych? Arcybiskup Genswein po chwili namysłu odpowiedział: faktycznie, kiedy przyjrzymy się przepowiedni i biorąc pod uwagę zawsze solidne odniesienie do wspomnianych papieży, dostaję dreszczy. Dreszcze? O jakiej przepowiedni mowa? Co ona mówi? Czego boi się człowiek wiary jak prefekt Domu Papieskiego w Watykanie? To, co zobaczysz w dzisiejszym wideo, wywoła u ciebie dreszcze. Zrozumiesz prawdziwe znaki, które łączą papieża Franciszka z tym strachem arcybiskupa. Dlatego proszę, śledź mnie do końca. Trudno dokładnie wyjaśnić, skąd pochodzą przepowiednie i jakie rodzaje sił czy energii mogą dać komuś moc widzenia czegoś przed jego wystąpieniem. Wiemy jednak, że Bóg wybiera, by komuś dać moc objawienia. Zagadkowe jest to, że najbardziej znany z proroków, który pisał objawienia dla ludzkości, nie był religijny. Nostradamus jest znany do dzisiaj, nie ze względu na swoje umiejętności jako lekarza, farmaceuty czy alchemika. Jest znany do dzisiaj z powodu daru jasnowidzenia. Inny człowiek, który zapisał się na kartach historii dzięki temu darowi, to zakonnik, świętych Malachiasz. Malachiasz urodził się w Irlandii i umarł w ramionach bliskiego przyjaciela, zwanego świętym Bernardem, w drodze do Rzymu 2 listopada. Święty Bernard, który towarzyszył Malachiaszowi, twierdził, że przyjaciel, który później został kanonizowany, rzeczywiście miał wizję przyszłości. Bliscy mu ludzie wierzący uważali, że był to boski dar, dar objawienia. Dlatego święty Bernard postanowił napisać biografię o świętym Malachiaszu i spisał na kilku stronach największe proroctwa, jakie Malachiasz kiedykolwiek przepowiedział, a uwierzcie, obejmowały one nawet dzień jego śmierci, 2 listopada. I się spełniło. Ale to nie było najważniejsze proroctwo świętego Malachiasza. Według świętego Bernarda, wizjoner prorok miał duchowe objawienie i podczas tej wizji udało mu się napisać po łacinie kryptonimy i zagadki opisujące cechy 112 następnych papieży, którzy mieli istnieć na ziemi, począwszy od papieża Celestyna II, który był wtedy aktualnym papieżem, aż do papieża 112, który dosłownie miał być papieżem końca czasów. Ta lista prorocza napisana przez świętego Malachiasza miała być dołączona do jego biografii, ale dokument zaginął i został odnaleziony dopiero 400 lat później. Tak więc w 1595 roku mnich Arnold Wion połączył te dokumenty i po raz pierwszy opublikował listę Malachiasza, proroctwo, które stało się znane na całym świecie jako przepowiednia o papieżach. Po publikacji zagadki 112 papieży zaczęły być badane i analizowane przez duchownych i badaczy. I zaskakująco, wiele rzeczy rzeczywiście było prawdziwych. Według człowieka, który miał ton objawienia od Boga, świętego Malachiasza, 112 ostatnich papieży, którzy mieli poprzedzać koniec czasów, można było rozpoznać po nazwach, które łacińsko wyjaśniały ich najważniejsze cechy. A gdy porównamy prorocze określenia z rzeczywistością, to, co mamy, jest naprawdę przerażające. Zwróć uwagę na porównanie ostatnich 10 papieży według przepowiedni świętego Malachiasza i rzeczywistości życiowej. 10. papież. Ignis Ardens. Płonący ogień. Który papież objął to stanowisko według kolejności sukcesji papieskiej, to papież Pius X, który przez całe życie gorączkowo walczył o duchową odnowę Kościoła. Dla symboliki odnowa i zmiana są rzeczywiście reprezentowane przez obraz ognia. 9. papież. Religio de populata. Zdziesiątkowana religia. W kolejności papież Benedykt XV, który żył w czasie I wojny światowej i który widział w swoim urzędowaniu tysiące chrześcijan umierających wskutek wojny,
nie było nadziei. Religia w tamtym czasie rzeczywiście była zdziesiątkowana. Ósmy papież, Fides Intrepida, nieustraszona wiara. W praktyce papież Pius XII. Ten papież był świadkiem wzrostu nazistowskich Niemiec i okrucieństwa II wojny światowej. Surowo krytykował rasizm i nazizm. Pomimo wojny nie zrezygnował, nie zniechęcił się, pozostał pełen nadziei i wierny aż do swojej śmierci. Siódmy papież, zatytułowany Pastor Angelicus, anioł pasterz, papież Pius XII. Ten papież również twierdził, że ma wizję. Był znany wśród wiernych jako aniołowy człowiek. Szósty papież, zatytułowany Paftor en Nauta, pasterz i marynarz, papież Jan XIII. Przed swoim wyborem był patriarchą Wenecji, która jest praktycznie zalana przez wodę morską. Piąty papież, oznaczony jako Flos Florum, kwiat kwiatów, papież Jan Paweł VI. Jego herb miał trzy lilie, ponieważ urodził się we Florencji. Czwarty papież, zatytułowany De Mediatate Lunae, z połówka księżyca, papież Jan Paweł I. Został wybrany w 78 roku podczas połowy księżyca i rządził tylko przez miesiąc. Zmarł niespodziewanie w następnej połowie księżyca tego samego roku. Trzeci papież, zatytułowany De Labore Iolis, praca słońca lub zaćmienie słońca, papież Jan Paweł II. Niewielu wie, że Jan Paweł II dosłownie urodził się w dniu i o tej godzinie, gdy miało miejsce zaćmienie słońca. A w dniu jego pogrzebu, 8 kwietnia 2005 roku, nastąpiło kolejne zaćmienie słońca. Drugi papież, zatytułowany Gloria Oliuae, chwała oliwki, papież Benedykt XVI. Nasz przedostatni papież pochodzi z zakonu benedyktynów, którzy nazywają siebie Olivetana. Jego herb papieski przedstawiał gałązkę oliwną. I wreszcie, pierwszy papież z naszego odliczania i 112 papież z listy przepowiedni świętego Malachiasza miałby przyjść po Benedykcie XVI, co w praktyce możemy nazwać papieżem Franciszkiem. Ale czy opis Franciszka końca czasów naprawdę pasuje do naszego obecnego papieża? Czy papież Franciszek to rzeczywiście papież, o którym mówi świętego Malachiasz? Według Malachiasza ostatnim papieżem będzie Petrus Romanus, co można przetłumaczyć jako Piotr Rzymianin. Jego opis brzmi: w ostatecznym prześladowaniu świętego Kościoła Rzymskiego będzie panował Petrus Romanus, który będzie karmił swoje stado wśród wielu ucisków. Następnie miasto siedmiu wzgórz zostanie zniszczone, a straszliwy sędzia osądzi swój lud. Koniec. Miasto siedmiu wzgórz to odniesienie do Rzymu. Jeśli ten opis i imię Piotra Rzymskiego nie pasują do tego, co znamy o papieżu Franciszku, musisz wiedzieć, że istnieją logiczne wyjaśnienia, które doskonale wpasowują obecnego papieża w te przepowiednie. Oprócz tego, że jest setnym dwunastym papieżem wybranym po wizji świętego Malachiasza, obecny papież, nazywany Jorge Mario Bergoglio, wybrał kryptonim Franciszek, ponieważ utożsamia się znanym świętym Franciszkiem z Asyżu, zarówno pod względem ideologicznym, jak i duchowym. Zwróć uwagę. Prawdziwe imię świętego Franciszka to Giovanni di Pietro di Bernardone. Święty, któremu hołduje i który tak bardzo przypomina naszego papieża w swej istocie, jest w rzeczywistości Pietro, tak jak mówi przepowiednia. Ponadto istnieje jeszcze jedno imponujące zbieżne okoliczności. Chociaż Jorge Mario Bergoglio, znany jako papież Franciszek, urodził się w Argentynie, będąc nawet pierwszym Amerykaninem z półkuli południowej na stanowisku papieża, jego cała rodzina urodziła się i mieszkała we Włoszech, emigrując do Argentyny dopiero w XX wieku. Oznacza to, że krew płynąca w jego żyłach, pomimo hiszpańskiego akcentu, jest w rzeczywistości rzymska. W końcu wiele tajemnic nadal otacza te przepowiednie. Czy koniec czasów, o którym mówi przepowiednia, był dosłowny? Czy przepowiednia mówiła o apokalipsie? Czy może o końcu katolicyzmu na przykład? Te wątpliwości mogą zostać rozwiane tylko z upływem czasu. Ale w obliczu tylu zbieżności lepiej być przygotowanym.